Znajdujemy się w Jodłowniku na terenach gminnych. Nasza gmina Dzierżoniów w swojej ofercie ma wiele bardzo ciekawych terenów, między innymi tereny mieszkalne. Właśnie tutaj w Jodłowniku jest 28 działek mieszkalnych, budowlanych, które będą niedługo przechodziły pod sprzedaż. Gmina opublikuje wykaz, na tym wykazie będą dostępne działki. Na tą chwilę z tego kompleksu 28 działek, 9 zostało sprzedanych, kolejne 9 będzie również w sprzedaży i będą trwały kolejne działania, żeby kolejne działki zostały sprzedane. Szanowni Państwo, to jest nawiązanie do wcześniejszej polityki gminy Dzierżoniów, gdzie atrakcyjne tereny turystyczne i mieszkalne chcemy połączyć razem w jedno przedsięwzięcie, w jedno działanie. Te działki, które teraz będą szły do sprzedaży, są różnej wielkości, od 12 do 25, 26 arów, 28 arów. Dla każdego jest możliwość wyboru dostosowania się odpowiedniej działki. Również jesteśmy otwarci na zakup tych działek przez osoby, które będą chciały połączyć je w jedną całość i spróbować zbudować kompleks kilku domów bliźniaków czy jakichś innych zabudowań. Dodatkowym ważnym atutem tego terenu jest to, że już jest podpisana umowa na kompleksową kanalizację tego terenu wraz z siecią wodociągową, więc tutaj też te prace niedługo ruszą. Te działki będą uzbrojone, te działki będą posiadały odpowiednie infrastrukturę wodno-kanalizacyjną. Ważny aspekt jest też taki, że cena tych działek jest dosyć atrakcyjna, bo one wahają się w granicach między 95 a 110 zł netto. Do tego oczywiście należy doliczyć podatek, który po określonych stawkach. Nie ma też co ukrywać, że jesteśmy w miejscu, gdzie jest dobra komunikacja, jest droga wojewódzka między Bielawą a Nową Rudą. Również po zakończonych etapach budowy tych domów, miejmy nadzieję, na tych działkach gmina przystąpi do budowy drogi, ponieważ plany są takie, żeby ta droga powstała jakby na ostatnim etapie. Chodzi przede wszystkim o to, żeby podczas prac budowlanych ta droga nie została w odpowiedni sposób zniszczona, bo to wiadomo, też później problemy są z gwarancjami, z innymi kwestiami w tej sprawie. I myślę, że te tereny są bardzo atrakcyjne. Tutaj też doskonale wiemy, jakie ceny są rynkowe w okolicy, między innymi w Bielawie czy w Dzierżoniowie, więc myślę, że tutaj każdy, kto będzie chciał swoją część dalszą życia spędzić na terenie gminy Dzierżoniów w Jodłowniku, taką działkę będzie mógł spokojnie kupić. Też są działki, które są stricte budowlane, są też działki, które są z terenami leśnymi, więc dla każdego możliwość wyboru, dostosowania swoich możliwości, swoich oczekiwań. Też nie ma co ukrywać, że Jodłownik w najbliższych latach będzie też przechodził kolejne ważne inwestycje. Dokończona zostanie przez Dolnośląską Służbę Dróg Kolei przebudowa drogi wojewódzkiej przebiegającej przez tą miejscowość, więc to jest też jakby zapotrzebowanie i te zapytania, które płyną od różnych deweloperów czy osób prywatnych do tego, kiedy te działki w Jodłowniku będą sprzedawane, więc na dniach taki wykaz się ukaże i on będzie po prostu dla Państwa do możliwości wglądu, zapoznania się i później zapraszamy do składania ofert. Ten teren jest oczywiście bardzo atrakcyjny pod względem krajobrazowym, przed względem turystycznym, przyrodniczym. Obok tutaj będzie przebiegać również część Dolnośląskiej Cyklostrady. Są również wspaniałe tereny górskie, Góry Sowie. Jodłownik to również tereny pod wspaniałą turystykę rowerową, więc myślę, że każdy z Państwa będzie mógł tutaj w odpowiednim sposób dla siebie wykorzystać ten czas do spędzania właśnie w Jodłowniku, do życia, mieszkania, ale też rekreacji.